Temat, który chciałem z wami omówić, jest dosyć nietypowy i dla wielu może się okazać bardzo kontrowersyjny. Mianowicie ścisły związek najbardziej zawiłej chyba księgi Pisma Świętego, jaką jest Apokalipsa Świętego Jana, z mszą świętą, z misterium eucharystycznym. To jest dosyć, sprawa jest dosyć zaskakująca, kiedy się mówi na przykład o tym, że w ogóle te, że Eucharystia i Apokalipsa coś ze sobą wspólnego mają, no to pierwszą reakcją wszystkich jest wielkie zadziwienie, wręcz szok. Tak jakby, no, chciał powiedzieć, co ma piernik do wiatraka, mniej więcej. Taka może być pierwsza reakcja. Ja sobie przypominam, że kiedy tutaj trafiłem tego grona apokaliptycznego, to była trzecia, przepraszam, tego grona apologetycznego, tak, apologetycznego, tak, który jest, tak. Wojdowska pomyłka. To było w 2003 roku. No to Ola Kowal, która tu miała być, ale w końcu nie przyjechała, tak wszystkich poinformowała, że jest taka właśnie bardzo ciekawa książka, która w Stanach Zjednoczonych wyszła, Scotta Hanna, która nazywa się Uczta Baranka, która właśnie traktuje na ten temat. I ona, nie wiem, czy się nawet przymierzała do tego, żeby ją przetłumaczyć, czy może ją nawet częściowo przetłumaczyła, ale mówiła, nikt tego nie chce wydać. No bo tego zupełnie żadne katolickie wydawnictwo nie jest takim tematem zainteresowane. No i minęło bagatela 10 lat i została ta książka wydana w Polsce. W roku 2013 już nakład jest wyczerpany. Jakby ktoś chciał ją kupić, to już jest za późno, w formie e-booka nie istnieje. Jest to książka, moim zdaniem, absolutnie przełomowa i która, gdyby była trochę lepiej rozpropagowana, mogłaby wiele środowisk zainteresować. Więc jak się to zaczęło? Trzeba sobie powiedzieć, że Scott Hahn wyrósł w środowisku takim ewangelikalnym. Autor tej książki został pastorem prezbiteriańskim, więc to taki bardzo fundamentalistyczny nawet odłam protestantyzmu. No i w jakimś momencie postanowił, że pójdzie na katolicką mszę. Całe życie mu wiono mu, że to jest jedna z największych obrzydliwości, jaka się w ogóle na tej ziemi dzieje, bo tam się desakralizuje Chrystusa. To jest dosłownie niemalże cytat z Lutra z artykułów szmalkalskich, gdzie Luter mówi, że Chrystus złożył swoją ofiarę tylko raz i nic więcej już potrzebne nie jest. A Kościół niepotrzebnie, kompletnie błędnie to wszystko powtarza i tym samym urąga mocy tej jednej ofiary. To jest po prostu urąganie, bo ta jedna ofiara zgładziła wszystko, jak wiemy z listu do Hebrajczyków, i żadne powtarzanie nie jest już potrzebne. No, i teraz co się dzieje dalej? Oczywiście Scott Hahn jako młody prezbiteriański pastor spodziewa się, że zobaczy jakieś okropne rzeczy, które go zbulwersują. I tymczasem co się dzieje? W przeciągu minuty 4 razy wypowiedziano słowa Baranku Boże. Po tak długim studiowaniu Biblii od razu wiedziałem, gdzie się znajduje. To była Księga Apokalipsy. Uczestniczyłem w zaślubinach. Znajdowałem się przed tronem Boga w niebie, gdzie czci się Jezusa jako baranka. Patrzyłem na unoszący się dym z kadzidła,
słyszałem inwokacje, jakie wypowiadają w Apokalipsie aniołowie, a nawet przyłączyłem się do śpiewu Alleluja, coraz bardziej urzeczony tym aktem uwielbienia. Opisy z Apokalipsy i to, co się działo na ołtarzu, zlewały się w jedną rzeczywistość. Miałem ochotę wstać i zawołać: słuchajcie, zaraz wam powiem, w którym momencie Apokalipsy się znajdujecie. Rozdział 4, wiersz 8. No, można sobie jeszcze przeczytać ten rozdział 4, wiersz 8. To jest właśnie ten fragment, kiedy każde z czworga zwierząt otaczających tron Boga miało 6 skrzydeł, było pełne oczu dookoła i zewnątrz, i wszystkie bez ustanku dniem i nocą wołały: święty, święty jest Pan Bóg Wszechmogący, ten, który był, który jest i który przychodzi. Także dla kogoś, kto w życiu przeżył takie chwile oświecenia, olśnienia, to jest chyba jasne, że to była jakaś chwila łaski, wielka chwila łaski. Właśnie tutaj używamy takiego porównania o górach i jakimś tam widoku na Giewont. To jest chyba tak, jakby ktoś szedł sobie po górach i miał gdzieś dojść, i za bardzo nie wiedział, dokąd idzie, i wszyscy mówili tylko: nie chodź tą drogą, bo ona idzie w przepaść. No ale ktoś był tak zdesperowany, że sobie postanowił: przejdzie chociaż pierwsze 100 metrów. I po tych 100 metrach góry się odsłaniają, Giewont, krzyż, jasność, i człowiek jest zaskoczony. To jest mniej więcej coś takiego, co się przydarzyło. I to była jedna z jego głównych motywów decyzji przejścia na katolicyzm. No i on zaczął chodzić za tą mszę coraz bardziej i zaczął także czytać ojców Kościoła, co piszą na ten temat. Co prawda nie w tej książce Uczcie Baranka, ale gdzie indziej, mówi, że on przez moment był bardzo zafascynowany Apokalipsą i chodził do jakiejś tam księgarni i co tydzień był jakiś inny komentarz do Apokalipsy. Kupował ten komentarz za każdym razem z tą samą naiwną nadzieją, że wreszcie się dowie, o co tam chodzi. No, ale za każdym razem wiedział jak gdyby coraz mniej. Błąkał się jak dziecko w mgle całkowicie. Tylko po prostu sobie on zauważył, że każdy z autorów bardzo często wokół jakiegoś detalu egzegetycznego buduje całą swoją koncepcję. Oczywiście w oderwaniu od całej tradycji Kościoła, no a taką rolę zasadniczą najczęściej odgrywa koncepcja tysiąca lat. A właśnie te tysiąc lat, które, tysiąc lat panowania Chrystusa, o którym jest mowa w rozdziale 20. I każdy po prostu z tych interpretatorów trzyma się takiego detalu niczym pijany płoto i usiłuje za pomocą tego wyjaśnić wszystko inne. No i tego się nie dało. A on w tym momencie łaski pojął, że nie da się zrozumieć Apokalipsy, jeśli się najpierw nie zrozumie chrześcijańskiej liturgii. Nie wiem, jakie on tam książki przeczytał, ale zaczął zauważać, że w Apokalipsie rzeczywiście jakaś cały czas się liturgia toczy. I o tym praktycznie nie ma jakichś rozsądnych komentarzy. Że jest arcykapłan, jest Dzień Pański,
niedziela jest ołtarz, są szaty liturgiczne, są świeczniki, jest kadzidło, jest zwój pisma, który jest podany do czytania, jest mowa o mannie, która jest znakiem Eucharystii bardzo często, jest litera taf, którą na czołach, którą anioł kreśli na czołach tych, którzy mają ocaleć, a która to jest taki symbol, który pochodzi od proroka Ezechiela i w tym czasie miał formę krzyża. W tej chwili w alfabecie hebrajskim litera taf się pisze kompletnie inaczej, ale wtedy miała formę krzyża. Więc jest tak krzyżem także. I jeszcze wiele, wiele innych rzeczy. Jest święty, są aklamacje Amen, jest obecność nawet Matki Bożej, jako niewiasty obleczonej w słońce. I jeszcze wiele, wiele innych rzeczy. W końcu uczta baranka na samym końcu. I musiał uznać, że że Księga Apokalipsy w jakimś sensie opisuje coś, co się Żydom w Starym Testamencie wydawało niemożliwe. To, co jest właśnie bardzo interesujące, że bardzo podobne wyjaśnienie znajdujemy w liście do Hebrajczyków. Tam jest mowa w rozdziale 8 o tym, że cały ten kult świątyni jerozolimskiej stanowił tylko obraz, jakieś takie przybliżenie, obraz tego, co się dzieje w niebie. Tymczasem w Apokalipsie jest tak, że nie ma już jakiegoś, że nie znajdujemy się w jakiejś świątyni, która jest zbudowana rękami ludzkimi i która ma wyobrażać te akty uwielbienia składane w Bogu przez wszystkie niebieskie istoty, ale jest po prostu włączeniem wszystkich ludzi wybawionych przez Chrystusa, wszystkich chrześcijan w kult nieba. Jest to jakiś rzeczywiście ogromny przełom, który wynika z nowego przymierza, z tego, że dawne przymierze zostało zastąpione nowym. I to samo dokładnie pisze autor listu do Hebrajczyków w rozdziale 12, że nie przystąpiliście do, mogę to nawet przeczytać, bo to jest bardzo ważne. To jest w rozdziale 12 listu do Hebrajczyków. Kiedy się mówi o tym, nie przyszliście jak ongiś Izraelici do góry, której nie można dotknąć i którą ogarniają płomienie ognia, mgła ciemności i burze, a z wnętrza rozlega się głos brzmiących trąb i słowa tak potężne, iż wszyscy, którzy je słyszeli, pragnęli, by zapanowała cisza. No i tak dalej, i tak dalej. Bo a wy przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga Żywego, do Jeruzalem Niebieskiego, do niezliczonej rzeszy aniołów na uroczyste zebranie pierworodnych synów Bożych, których imiona są zapisane w niebie. Do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych, które już osiągnęły swój cel. To jest właśnie opis Eucharystii. Także w liście do Hebrajczyków jest. Nie jest tak powiedziane w sposób otwarty, ale dla tych, którzy
To czytali, to musieli właśnie to rozumieć tak na sposób apokalipsy, że msza, Eucharystia jest po prostu przyjściem na uroczyste zebranie w niebie, gdzie my jako ludzie łącznie z aniołami wielbimy Boga. I to jest coś, co jest bardzo obecne w doktrynie Kościoła Wschodniego. I co we wschodnich hymnach jest otwarcie powiedziane. Na przykład w najpopularniejszej liturgii świętego Jana Chryzostoma, w czasie, kiedy my mamy składanie darów, to może oczywiście także się wiązać z procesją, z darami na wejście, no oni mają bardzo wtedy uroczystą procesję i chór śpiewa taką pieśń. To jest takie polskie tłumaczenie, które jest niestety nie tak precyzyjne jak grecki oryginał. My, którzy cherubinów tajemnie przedstawiamy i życiodajnej Trójcy, Trójświętą pieśń śpiewamy, odrzućmy teraz wszelką życia troskę, abyśmy mogli przyjąć Króla wszystkich, którego strzegą niewidzialne zastępy niebieskie. Alleluja, alleluja, alleluja. To jest po prostu tak, jakby to było wyjście z tego świata, z tej ziemi, kiedy się właśnie rozpoczyna liturgia ofiary, liturgia eucharystyczna. Wychodzimy w procesji z ziemi do nieba. To jest coś, co także Scottem Hanem wstrząsnęło, bo on też pisze o tym, że był także na liturgiach świętego Jana Chryzostoma, żeby tę właśnie swoją intuicję zrozumieć do końca. I to niestety ten aspekt liturgii eucharystycznej jest w tym naszym tradycyjnym katolickim nauczaniu niestety nieobecny. Ja się o tym, że w ogóle tak to sobie wschodnie kościoły wyobrażają, dowiedziałem się, no nie wiem, w jakim wieku, już miałem 20 kilka lat, w czasie tygodnia ekumenicznego w kościele u Dominikanów we Wrocławiu była liturgia świętego Jana Chryzostoma. Był jakiś chyba ksiądz właśnie grekokatolicki, jak sobie przypominam, i on to właśnie wyjaśnił bardzo dokładnie, czym jest dla kościołów wschodnich liturgia eucharystyczna, że jest tym. Tak. Ludzie są przekonani, że są tak sterczni, jak jest zamknięte, ale w czasie mszy, że jeszcze śpiewają aniołowie. I to rzekomo jest możliwe do nagrania. I to ma źródło w psalmach właśnie, że będę śpiewał ci pieśń w towarzyszeniu aniołów. No tak, no. No właśnie wschodnie kościoły są właśnie bardzo czułe na ten aspekt, że każda liturgia eucharystyczna jest taką audiencją w niebie. No. Że to jest coś po prostu niesamowitego. Że po prostu jak gdyby w tej chwili opuszczamy wymiar ziemski i jak gdyby jesteśmy na równi z aniołami uprawnieni do wielbienia w Boga. W ten sposób się przygotowujemy się do tego życia, które nas kiedyś czeka. Także można oczywiście tą refleksję snuć dalej, że Pan Bóg, gdyby mógł, to by nas do tego nieba wziął od razu. Nie
kazałby najpierw nam robić to i tamto, czy żyć tutaj, powiedzmy, trudzić się nad wypełnianiem Jego przykazań, jak sobie wielu niestety wyobraża, ale wziąłby nas od razu. Tylko, że my na razie do tego gotowi nie jesteśmy i musimy się do tego przygotować. Jednym z najbardziej radykalnych sposobów przygotowania się do tego życia, które nas czeka po drugiej stronie, jest Eucharystia. Bo to jest coś, co, co jest jak gdyby, no nie wiem, przez antycypację. No i teraz może przechodzimy do zagadnienia następnego. Mianowicie Scott Hahn był tak tym swoim odkryciem zafascynowany i mówi, no tak, to w tej chwili wydaje mu się, że struktura Księgi Apokalipsy świętego Jana i struktura mszy świętej są takie same. Właśnie uczcie Baranka stawia tą tezę. I teraz możemy się odnieść do jego tekstu i właśnie bardzo chciałem, żebyście się zastanowili nad tym, czy się zgadzacie z tym, co on tutaj właśnie proponuje. Księgę Objawienia, podobnie jak Eucharystię, łatwo jest podzielić na dwie części. Pierwsze 11 rozdziałów mówi o listach. Mówi o listach do 7 kościołów i o otwarciu zwoju. Pierwsza część, w której położony jest nacisk na czytanie, jest bardzo bliska liturgii słowa. Co znamienne, 3 pierwsze rozdziały Apokalipsy przypominają akt pokutny. W 7 listach do kościołów Jezus 8 razy wspomina o pokucie. Drugą zaś część Apokalipsy rozpoczynają słowa z końca rozdziału 11, mówiące o otwarciu się świątyni Boga, a momentem kulminacyjnym jest wylanie 7 czasz oraz uczta weselna Baranka. Otwarcie nieba, czasza oraz uczta tworzą obraz uderzająco podobny do liturgii eucharystycznej. Teraz, no właśnie, część z nas, nie wiem jaka część z nas zna na tyle dobrze Apokalipsę, żeby powiedzieć tak, zgadzam się bez żadnych zastrzeżeń z tą wypowiedzią. Czy ktoś mógłby? No właśnie. No, na pewno były takie osoby, które stwierdziły, że z tą wypowiedzią nie zgadzają się całkowicie. No, są takie komentarze, których ten pomysł mi się bardzo nie podobał. Jeśli chodzi o moje zdanie, to uważam, że ta intuicja jest słuszna, chociaż to rozwiązanie podane przez Scotta Hahna nie jest do końca prawdziwe. Bo wydaje się, że jeżeli rzeczywiście jest taka łączność właśnie strukturalna pomiędzy Apokalipsą i liturgią eucharystyczną, to za liturgię słowa odpowiadają wyłącznie listy do 7 kościołów. A jeśli chodzi o akt pokutny, który też, no jak wiemy, istnieje zawsze na początku każdej mszy, no to można go znaleźć w rozdziale 1, który poprzedza te listy do 7 kościołów. No on może brzmieć tak właśnie. Jezus nas miłuje i przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów.
Oto przychodzi z obłokami, ujrzy go wszelkie oko i wszyscy, którzy go przybili. I będą go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak? Amen. To jest ten fragment apokaliptyczny, który zapowiada wielkie nawrócenie wszystkich narodów ziemi. I on moim zdaniem, jeśli się trzymać tego schematu, bardziej by za ten krótki akt pokutny odpowiadał. Natomiast część, która by odpowiadała liturgii eucharystycznej, tak naprawdę się rozpoczyna wraz z wizją tronu Bożego i ołtarza w rozdziale czwartym. Tam jest rzeczywiście przedstawione niebo w formie świątyni i w zasadzie możemy tam odnaleźć wszystkie elementy, o których żeśmy już słyszeli w poprzednich konferencjach. Ja oczywiście o tym nie będę mówił, bo to w tej chwili musiałbym po prostu chyba jeszcze poświęcić osobną konferencję, żeby te wszystkie właśnie miejsca zidentyfikować. Chciałem tylko zwrócić waszą uwagę na akt łamania pieczęci. Jest taka scena, w którym w rozdziale 5 Baranek Boży łamie pieczęcie. Otóż to nie jest czytanie ksiąg. My po prostu wiemy z dobrze udokumentowanych źródeł starożytnych, że zwój, który był na 7 pieczęci zapieczętowany, był najczęściej testamentem. Albo był jakimś wyrazem woli kogoś, kto chciał komuś przekazać jakieś dobra. Ale nie, powiedzmy, nie od razu, ale po jakimś czasie. I w cesarstwie rzymskim w tym okresie, od wczesnego okresu panowania cesarza Nerona, mniej więcej aż do połowy II wieku, było wręcz prawo takie, które mówiło, że jeżeli ktoś chce uczynić testament, to musi to zrobić publicznie, znaleźć jeszcze 6 innych, którzy by przed rzymskim urzędnikiem potwierdzili, że ktoś chce rzeczywiście komuś na przykład coś przekazać w testamencie i że jest ktoś taki, kto ma prawo otworzyć. Ma prawo otworzyć taki testament po śmierci tego dobroczyńcy i wtedy przed urzędnikiem rzymskim czyta, jaka ta ostatnia wola była. A wszyscy inni mogą też przyjść i potwierdzić to. Także ten akt, którym właśnie te pieczęcie są łamane, to jest akt, w którym Jezus, jednorodzony Syn Boży, jest przedstawiony jako egzekutor woli Ojca. On jeden jest tym, który wykonuje od początku aż do końca wolę Ojca wobec całego stworzenia. Taka jest według wielu przynajmniej komentarzy najbardziej prawdopodobna egzegeza tego fragmentu, a nie jest to scena po prostu czytania Pisma. Więc mam wrażenie, że rzeczywiście ta intuicja Scotta Hanna jest słuszna, że istnieje takie strukturalne podobieństwo między apokalipsą i mszą świętą, z tym, że no nie jest to ono tak, może nie w taki sposób, jak on sobie tutaj, jak on to opisuje. Jest jeszcze jeden taki, trudno powiedzieć, czy jest to dowód, jedna z
bardzo ciekawych egzeges Apokalipsy dokonana przez dwóch Żydów, którzy pewnego czasu byli już katolikami. To jest małżeństwo John i Gloria Bendanie. Tą książkę Apokalipsa w świetle świątyni można sobie po prostu ściągnąć ze strony internetowej. Z tym, że ona jest niezwykle ciekawa w części pierwszej, a w tych pozostałych częściach już tak niekoniecznie. To jest bardzo ciekawe, że bardzo znani wielcy egzegeci, specjaliści od Apokalipsy, jak Ugo Vanni na przykład, z Włoch byli po prostu tą analizą oczarowani. Teza tych właśnie przedstawiona w tym opracowaniu jest taka, że Apokalipsa od początku do końca przedstawia liturgię świątyni jerozolimskiej odpowiadającą przebiegowi składania ofiar w dniu przebłagania, Jom Kippur. I skąd oni to wiedzą? No oni to z tego, co z tych wszystkich licznych źródeł, które podali, zdołam się zorientować, że się opierają głównie na Talmudzie babilońskim, ale także na wielu innych autorach, jak Józef Flawiusz na przykład i jeszcze tam innych, drobniejszych tekstach. I tutaj trzeba sobie zdać sprawę z tego, że w tym dniu Jom Kippur sam arcykapłan składał pierwszą ofiarę dnia. Zawsze na początku dnia składano ofiarę z baranka, bo było jagnię. Ale w tym, we wszystkich innych dniach to po prostu mógł składać jakiś kapłan, odpowiednio do tej czynności wylosowany, ale w dniu Jom Kippur musiał złożyć arcykapłan, który w dodatku nie mógł mieć szaty arcykapłana na sobie, tylko zwykłą lnianą szatę. I tak właśnie się ukazuje Pan Jezus w Apokalipsie. Właśnie jako arcykapłan w prostej szacie z lnu. Tak, właśnie. I potem następuje bardzo szczegółowa właśnie analiza, która porównuje to, co wiemy o tym, jak wyglądało składanie ofiar w dniu właśnie przebłagania z tym, co jest opisane w Apokalipsie. Więc tak, najpierw ma miejsce przygotowanie świecznika, czyli menory. Chodzi o wlanie oliwy, oczyszczenie, więc ta menora się w Apokalipsie pojawia jak najbardziej. I następuje złożenie ofiary, potem następuje złożenie pociętych części baranka pod ołtarzem, potem jest wspólne recytowanie przez kapłanów 10 przekazań i słuchaj Izraelu, Śma Izrael. Potem jest wzniesienie się kadzidła do świętego świętych. Następuje kapłańskie błogosławieństwo. Potem następuje spalenie części baranka złożonych u stóp ołtarza połączonych z ofiarą chleba. Potem jest bardzo uroczyste zadęcie w trąby, wylanie na ołtarz libacji wina z czasz przy dźwięku harf. To są wszystko elementy, które dosyć łatwo możemy znaleźć w Apokalipsie.
uroczyste odczytanie prawa, błogosławieństw i przekleństw. I potem dopiero następuje to losowanie kozłów, gdzie tego właśnie kozła, na tego kozła Azazela się zrzuca wszystkie winy i odprowadza na pustynię, a tego drugiego kozła, właśnie krew tego drugiego kozła się arcykapłan wnosi do świętego, święty wtedy właśnie, kiedy była przebłagalnia, czyli wieko Arki Przymierza, to wtedy właśnie tą krwią pomazywano wieko Arki, które z tego powodu było nazywane także przebłagalnią. No i potem następowała uczta arcykapłana w podziękowaniu za ocalenie życia. Dlatego, że no, arcykapłan, który wchodził do świętego świętych, wiedział, że po prostu nie może wejść do tego miejsca, bo cały Stary Testament jest pełny przekonania, że nie można zobaczyć Boga i żyć dalej. To był taki moment, kiedy on po prostu raz w roku chodził, wymawiając imię Boga. I jest to, muszę powiedzieć, że jak się to czyta, to jest rzeczywiście pod ogromnym wrażeniem tej analizy. Ogromnym. Jak się okazuje, Eucharystia to nie jest tylko pamiątka Paschy. To jest bardzo ciekawe, że chyba pierwszy kardynał Ratzinger w duchu liturgii zwrócił uwagę na to, że Eucharystia jest także pamiątką tego dnia przebłagania, Jom Kippur. I moglibyśmy sobie jeszcze zadać takie bardzo, tak powiem, dość oczywiste pytanie, jak się nazywa zatem taka liturgia dziękczynno-błagalna, gdzie arcykapłanem i barankiem ofiarnym jest sam Jezus Chrystus. To jest Eucharystia, czyli Apokalipsa rzeczywiście opisuje misterium eucharystyczne. Tylko że nie według tych gestów liturgicznych, tego rytu, który my znamy, czy to kościoła wschodniego, czy kościoła zachodniego, ale według rytu świątyni jerozolimskiej. To są te gesty liturgiczne, które wtedy obowiązywały. To jest po prostu coś niesamowitego, że znajdujemy się no, po prostu w obliczu czegoś takiego. To jest, no, to jest dla mnie znacznie, że tak powiem, lepsze oparcie tej tezy Scotta Hanna niż to, co on sam napisał. Nie tylko w tej jednej książce, ale jeszcze w paru innych miejscach. No, ale niewątpliwie Scott Hahn ma rację w 100%, kiedy pisze o tym, no, jakie jest główne przesłanie Księgi Apokalipsy świętego Jana. I tutaj ja myślę, że jest to ogromny kamień obrazy dla wielu egzegetów, którzy się tym zajmują się od lat. Dlatego, że no, teza, która przynajmniej do tej pory była niedawno dominująca, to jest taka, że Apokalipsa to jest taka wizja, która ma pocieszyć chrześcijan, którzy są prześladowani przez Rzymian, przez no właśnie rzymskiego cesarza, który no,
tutaj nie tylko chodzi o jakieś prześladowania, które się od cesarza Nerona zaczęły. Wiemy, że Apokalipsa świętego Jana przynajmniej w jakiejś tam części została napisana w roku 95, czyli za panowania cesarza Domicjana, kiedy też było podobne prześladowanie, jak się wydawało. No dzisiaj w tej chwili wiemy, że to prześladowanie za cesarza Domicjana nie dotyczyło chrześcijan, ono dotyczyło wszystkich intelektualistów. No, był cesarz, który po prostu bardzo nie lubił wszelkich filozofów, ludzi mądrych, ludzi, którzy mogliby swoim intelektem się jego jakimś pomysłom przeciwstawić. I przy okazji także oczywiście chrześcijanie oberwali. To jest inna rzecz. Ale wiemy, że to prześladowanie akurat nie było specyficznie przeciw chrześcijanom w tym czasie skierowane. I Scott Hahn pisze, że Apokalipsa opisuje zastąpienie dawnego kultu świątynnego przez nowy kult eucharystyczny. W związku z tym no wiele jakichś takich właśnie egzegetycznych hipotez niestety musi po prostu zostać zrewidowanych w świetle tej tezy. No, pisze tak. Składanie ofiar uwielbienia w rozumieniu Starego Przymierza skończyło się definitywnie wraz ze zburzeniem świątyni jerozolimskiej. Po roku 70 nie unosi się już dym całopalnych ofiar składanych przez Izraelitów. To, co święty Jan opisuje w swojej wizji, to rozstanie się ze starym światem, starą Jerozolimą oraz starym przymierzem. I nastanie nowego świata, nowej Jerozolimy i nowego przymierza. Wraz z nowym porządkiem świata nadszedł także dawny porządek uwielbienia. I co ciekawe, w tym się bardzo powołuje na eschatologię kardynała Ratzingera, której tenże pisze, że istnieje bardzo wielkie podobieństwo pomiędzy wydarzeniem zniszczenia Jerozolimy i przyszłym przyjściem Chrystusa w chwale przy końcu dziejów. Pisze, to jest tak, że ma się wrażenie, że cała ta udręka będąca wynikiem upadku Jerozolimy ma swoje odniesienie także, które mają wydarzyć się przy końcu dziejów. I to jest, no, moim skromnym zdaniem, teza, o której no, po prostu większość egzegetów do tej pory przetrawić nie może. Nie może się rozstać z tą myślą, że Apokalipsa mówi o, jest proroctwem o upadku Rzymu i mówi wyłącznie o jakimś końcu dziejów. Podczas kiedy według takiego właśnie spojrzenia liturgicznego Apokalipsa jest medytacją nad świętą historią Izraela, która której punktem kulminacyjnym jest z jednej strony ofiara Chrystusa, a z drugiej strony, jako konsekwencją tego, że Chrystus poprzez swoją ofiarę ustanowił nowe przymierze, dawne przymierze musi no po prostu w jakiś sposób przepaść. No po prostu nie ma już dłużej racji bytu. I no
są takie komentarze, co prawda nie pochodzi to od Scotta Hanna, ale które mówią, że ta sama rzymska lanca, która przebiła bok Chrystusa na krzyżu, to ta sama rzymska lanca zniszczyła świątynię. Bo Jezus jest świątynią prawdziwą. Jeżeli On został ugodzony lancą rzymską, to model, ziemski model tej świątyni także musiał spotkać ten sam los. Jako znak, jako potwierdzenie tego. I tak jak Pan Jezus zmartwychwstał, tak samo świątynia Jerozolima zmartwychwstaje w chrześcijańskim kulcie Eucharystii. To jest bardzo piękna i mocna interpretacja. Tylko zawsze, kiedy mamy taką interpretację, no to jak zwykle pojawiają się pewne szczegóły. Które są często trudne do wytłumaczenia. No, na przykład no, wiemy, kiedy się czyta Apokalipsę, no, to widzimy, że jest jakaś akcja, że się toczy jakaś akcja. Ta akcja ma związek z historią Izraela, z historią świętą. I możemy sobie zadać pytanie, czy taka sama akcja nie toczy się także w czasie liturgii eucharystycznej, tak jak się toczy ona w Apokalipsie. I z tego względu musimy chociaż na moment zastanowić się nad samym przekazem, jakby to powiedzieć, nad samą narracją Apokalipsy. Co ona mówi? W jaki sposób opowiada historię świętą Izraela? No i tutaj to nie jest, że tak powiem, pomysł, który pochodzi ani ode mnie, ani od Scotta Hanna, tylko no, był taki bardzo znany egzegeta, kardynał Jean Danielou, który na początku lat 50. napisał taką książkę Liturgia wobec Słowa Bożego i tam właśnie mówi o tym, że po raz pierwszy chyba no, ktoś równie znający się na rzeczy stawia tezę, że pomiędzy całością liturgii, a poszczególnymi etapami historii zbawienia zachodzi ścisła łączność. Że to, co chrześcijańska liturgia opowiada, to jest historia zbawienia od stworzenia świata aż do powtórnego przyjścia. I to bardzo szczegółowo uzasadnia w tej swojej książce na podstawie analizy bardzo wielu ojców Kościoła. Teraz może to już tak zbliżając się do końca, chciałem jeszcze zaznaczyć jeszcze jedną bardzo tak powiem, niesamowitą egzegezę autora włoskiego specjalisty od literatury wczesnochrześcijańskiej Eugenio Corsiniego. No to jest pan, który ma w tej chwili 93 lata. A kiedy tę książkę napisał, no to miał prawie chyba 60 lat. No i tak właśnie on o sobie tak pisze, w jaki sposób właśnie
dotarł do pewnej tezy, no właśnie takiej, że Apokalipsa opowiada całą historię zbawienia. Jest... Pisze tak. Objawieniem świętego Jana zainteresowałem się dopiero podczas lektury autorów wczesnochrześcijańskich. Najpierw pod kierownictwem profesora Pellegrino, późniejszego arcybiskupa Turynu, a potem już zawodowo. Wtedy nabrałem przekonania, że pisarze ci często odwoływali się do Apokalipsy, ale nie rozumieli jej w tak niepokojący sposób, jak to się czyni współcześnie. To znaczy wiążąc ją z wszelkiego rodzaju katastrofami, po których zostały tylko ruiny, czy też koniec świata. Dla Jana Chrystus jest Synem Bożym, który realizuje wszystkie mesjańskie obietnice zawarte w Starym Testamencie. Jak? W najbardziej paradoksalny sposób. Poprzez śmierć na krzyżu, po której następuje zmartwychwstanie. Dla Jana to właśnie wydarzenie jest kluczowe dla objawiania się Jezusa Chrystusa. Od początku stworzenia poprzez całą historię, aż do końca czasów. Dlatego stawiam tezę, sprzeciwiając się powszechnie przyjętym opiniom, że Księga Apokalipsy nie mówi o drugim przyjściu Chrystusa, ale o pierwszym. To jest bardzo ważne. Jak zobaczymy, jaki schemat interpretacyjny proponuje Corsini. Więc pierwsza część to jest wprowadzenie, którym się za bardzo zajmować teraz nie będziemy. Potem mamy wizję Jezusa zmartwychwstałego w rozdziale pierwszym i następnie mamy listy do 7 kościołów. Corsini, no chyba jeden z pierwszych, nie znam komentarza, który by tę rzecz zauważył przedtem, mówi o tym, że poszczególne kościoły, do których te listy są zaadresowane, reprezentują 7 etapów historii zbawienia od patriarchów aż do przyjścia Chrystusa, ale przyjścia pierwszego. Efes to są czasy prarodziców i patriarchów. Tam jest mowa o raju, tam jest mowa uważaj skąd upadłeś. Smyrna nawiązuje do czasu niewoli egipskiej. Tam jest mowa o prześladowaniu, które trwa, ale z którego wkrótce zostaną wszyscy uwolnieni. Pergamon to jest czas wędrówki przez pustynię. List do Tiatyry to jest okres panowania królów izraelskich, gdzie się pojawia ta słynna prorokini Jezabel. Sardes nawiązuje do duchowego letargu poprzedzającego niewolę babilońską. Filadelfia to jest ten błogosławiony okres zaraz po powrocie z niewoli babilońskiej, kiedy ta reszta Izraela, która z powrotem wraca do Jerozolimy, jest bardzo wierna Bogu. Jest wspólnotą bardzo słabą, chwiejną, ale jest wierna Bogu. I wreszcie na samym końcu Laodycea reprezentuje ten buńczuczny i nieco bezczelne zgromadzenie faryzeuszów, którzy mówią, my mamy wszystko, ty nam jesteś niepotrzebny. Właśnie to zarzuca Pan Jezus Kościołowi w Laodycei. Więc to jest medytacja historii świętej, historii świętej Izraela, dokładnie tak, jak to opisuje święty Paweł w
pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 10, wiersz 6. To stało się wszystko, by mogło posłużyć jako przykład dla nas. Co prawda święty Paweł mówi o przejściu przez pustynię, wyprowadzeniu wody ze skały, różnych buntach, które wtedy miały miejsce, ale tutaj jest też mowa o pewnych wydarzeniach z historii zbawienia i te wydarzenia z historii zbawienia mają wyjaśnić i mają poprowadzić kościoły chrześcijańskie. Tutaj niejako autor Apokalipsy niejako mówi nam z całą mocą, jak bardzo ważna jest kontemplacja całej świętej historii, którą czytamy w Starym Testamencie, bo to może posłużyć jako pouczenie dla nas. Tak jak właśnie mędrzec Kohelet mówi, to co było, jest tym co będzie, a to co się stało, jest tym co stanie się znów. Nie ma nic nowego pod słońcem, bo my jesteśmy tym samym buntowniczym ludem, który szedł przez pustynię, jesteśmy tym samym buntowniczym ludem, który woli Baala od prawdziwego Boga i jesteśmy tym ludem, który nie chce słuchać proroków, którzy mówią o tym, że będzie źle, jeżeli się nie nawrócimy, tylko wolno słuchać jakichś proroków, którzy mówią, że będzie dobrze. Tak się to powtarza nieustannie, aż do końca czasu. To jest niesłychane. I teraz mamy część drugą. I ta część druga rzeczywiście opowiada dzieje całego świata z perspektywy Boga, od stworzenia aż do powtórnego przyjścia. Tutaj trochę się z Corsinim nie zgadzam, że tam w ogóle nie ma mowy o powtórnym przyjściu, bo jednak końcowe rozdziały Apokalipsy, przynajmniej od połowy rozdziału 19, mówią o tym, co będzie, a niekoniecznie są tylko kontemplacją świętej historii Izraela. No ale na podstawie komentarza Corsiniego możemy, to już powiem tak bardzo szybko, bo wszystkiego opowiedzieć się nie da, mogę tylko krótko zasygnalizować, jak no, jest po prostu apokalipsa skonstruowana. Zdałem sobie sprawę, że oczywiście mnóstwo egzegetów i innych specjalistów się z tym nie zgodzi kompletnie, ale ta, że tak powiem, interpretacja, ta egzegeza i ma, że tak powiem, tę przewagę nad innymi, że jest niezwykle czytelna i jasna. Niezwykle czytelna i jasna i wszystkie elementy, nawet jeżeli czegoś tam nie rozumiemy do końca, mniej więcej wiemy, o co chodzi i z jakim fragmentem historii świętej w danym fragmencie mamy do czynienia. Pierwszy rozdział od 4 do 5 to jest wizja nieba przedstawiająca stworzenie świata. Dlatego, że ten chór właśnie aniołów i tych innych starców śpiewa, bo ty wszystko stworzyłeś w swojej mocy. To są jeszcze inne obrazy, które to potwierdzają. I jest jeszcze, oprócz tego są rzecz inna w tej wizji nieba. W rozdziale 4 i 5 są trzy, są w formie znaków, symboli przedstawione trzy przymierza, jakie Bóg zawarł z człowiekiem. Pierwszym jest tęcza, to jest przymierze zawarte z Noem po potopie. Drugie to jest znak, to jest właśnie ta, to są grzmoty, błyskawice, trzęsienie ziemi, które towarzyszy zwarciu przymierza pod Synajem. I
wreszcie najważniejsza wizja baranka Bożego, który jest znakiem nowego przymierza. I następnie między rozdziałem 6 a połową rozdziału 19 mamy rzeczywiście całe dzieje świata i ludzkości od upadku człowieka, od grzechu pierworodnego, aż do zburzenia świątyni jerozolimskiej. I co jest ciekawe, ta właśnie historia jest powtórzona 3 razy. To są te 3 cykle. Cykl 7 pieczęci, 7 trąb i 7 czasz. Każde z tych cykli zawiera 7 elementów, które mówią po kolei, co się dzieje. To możemy sobie powiedzieć: grzech, śmiercionośne skutki grzechu, przyjście Syna Bożego, misterium odkupienia i wreszcie jest zapowiedź kary dla tych, którzy Syna Bożego nie przyjmują, i ocalenie wiernych. I na samym końcu jest zniszczenie bezbożnej Jerozolimy, która jest przedstawiona jako wielka nierządnica. I tutaj oczywisty sposób, ktoś mi powie, że wielka nierządnica to jest Rzym, ależ absolutnie nie. To już wiemy, jest bardzo, bardzo wiele egzeges na ten temat, które nie pozostawiają najmniejszej wątpliwości, że wielką nierządnicą jest Jerozolima, która zasługuje na karę. I tak jak zresztą nierządnicą nazywają prorocy Izraela, zwłaszcza u Izajasza i u Ezechiela. I dopiero od połowy rozdziału 19 mamy coś, co można by nazwać dziejami ostatecznymi. To są zmagania ze złem. Eschatologiczne złamanie, zmaganie się. Zwycięstwo Chrystusa i Kościoła nad wrogami Boga, właśnie kiedy Chrystus na białym koniu, prawda, jako Słowo Boże jest na czele tych armii. Skrępowanie diabła i panowanie Kościoła w tych czasach, w których my żyjemy. Wreszcie jest ostateczna walka z diabłem tuż przed powtórnym przyjściem. Sąd ostateczny i potem następuje nowe ziemie, nowe niebo i nowa ziemia i wizja nowej Jerozolimy, która jest małżonką baranka. Teraz właśnie przedstawiłem sumarycznie na podstawie komentarza Corsiniego, ale także na podstawie kilku innych, bo z kilkoma interpretacjami Corsiniego też za bardzo nie zgadzam się. Jakie jest tych 7 właśnie elementów, które opowiadają o historii? Najpierw takim elementem pierwszym jest wkroczenie na świat sił grzechu i sił ciemności. Potem jest opisany straszny los ludzi pod władzą grzechu i diabła. Potem następuje pierwsze przyjście Chrystusa i odkupienie. Potem jest ocalenie wiernych przed karą. Potem jest taki fragment, zawsze jest bardzo piękny w tych 3 cyklach. Tożsamość i misja uczniów Chrystusa. Tak tu zatytułowałem. One są bardzo piękne, są bardzo często
komentowany też. Potem następuje kara na bezbożne miasto i na końcu jest ustanowienie nowego kultu. To, że ta historia się powtarza trzykrotnie, no to jest identyczny zabieg, jaki znajdujemy w księdze Daniela między rozdziałami 7 a 12. Bo tam jest takie, no nazwijmy takie są wizje apokaliptyczne, które dotyczą losów świątyni w czasie powstań machabejskich. Wtedy, kiedy świątynia została sprofanowana przez króla z Antiochii, przez 3,5 roku była to po prostu pogańska świątynia, gdzie czczono jakiegoś tam, nie, w każdym razie jakieś greckie bóstwo, i dopiero potem Machabejczycy odbili Jerozolimę i ponownie świątynię poświęcili na nowo. I po prostu Daniel ma 4 nawet wizje, nie 3, tylko 4 wizje, które właśnie całą tę historię opowiada. I wszystko jest skoncentrowane na świątyni jerozolimskiej, zresztą tak samo jak właśnie w Apokalipsie. Tylko tutaj chodzi o oczyszczenie, a w Apokalipsie świętego Jana nie chodzi o oczyszczenie, takie, w takim sensie jak tam. Chodzi o to, że ta dawna świątynia musi upaść, musi przepaść, aby mogła powstać świątynia prawdziwa, nowa, która się oddaje kult bogów w duchu i w prawdzie. To jest jak gdyby leitmotiv, motiv przewodni Apokalipsy świętego Jana. Że ja już tutaj nie będę, bo ja tutaj sobie, po prostu poszczególne fragmenty Apokalipsy tutaj rozpisałem. Za bardzo nie mamy czasu, żeby wszystko przejść. Musicie mi na słowo wierzyć, bo jestem gotów to wszystko uzasadnić. Czemu poszczególne właśnie fragmenty pasują do tego miejsca. One rzeczywiście pasują bardzo dobrze. No i wreszcie, kiedy już wiemy, o czym jest mowa w Apokalipsie, to możemy zobaczyć, że msza święta także mówi o tym samym. Wszystko jakby jest tak samo poukładane. Początkowe pozdrowienie kapłana, którym jest błogosławieństwem, mówi nam, że Bóg stworzył nas i nam pobłogosławił. Potem akt pokutny przypomina nam o upadku. Liturgia słowa, która się rozpoczyna od Starego Testamentu, każe nam przejść przez całe czasy Starego Testamentu i przejść do wcielenia Chrystusa, który głosi swoje słowo, głosi Ewangelię. Liturgia ofiary przypomina o misterium paschalnym, kiedy Chrystus siebie ofiarował, umarł i zmartwychwstał. I liturgia uczty, fakt, że tutaj możemy mieć pewne właśnie problemy z rozdzieleniem liturgii ofiary od uczty, ale ono istnieje, ono rzeczywiście w liturgii istnieje. Jeżeli sobie przypomnimy liturgię Wielkiego Piątku, kiedy to widzimy, że wszystko jest, tylko nie ma liturgii ofiary, że mamy liturgię uczty, mamy komunię, ale zamiast liturgii ofiary mamy adorację krzyża. Ta właśnie liturgia ofiary
czyli Eucharystię, no właśnie Eucharystię. Bez niej wszystko inne nie ma sensu. To jest jak gdyby, dlatego to właśnie przedstawiłem jako menorę siedmioramienną, bo na niej się trzyma wszystko. To jest punkt centralny. Jeżeli tego nie ma, to jest to może jakieś nabożeństwo, ale to już nie jest Eucharystia. I wreszcie mamy liturgię uczty. Uczta baranków okresu czasów. Uwielbienie, życie w niebie, radość ocalenia i rozesłanie na sam końcu, które jak gdyby mówi o tym, teraz czyńcie to, co zostało wam przekazane. To jest bardzo ciekawe, że na pewno wszyscy wiemy, jak że Kościół mówi o tym, że w trakcie przeistoczenia rzeczywiście uczestniczymy w rzeczywistej ofierze Chrystusa na krzyżu. Ale Scott Hahn właśnie w tej swojej książce mówi, że nie tylko to, kiedy przystępujemy do właśnie uczty, kiedy przyjmujemy komunię, to w tym momencie rzeczywiście uczestniczymy w tej uczcie okresu czasów. Wtedy jesteśmy rzeczywiście, tak jak wtedy byliśmy pod krzyżem, to tak jesteśmy rzeczywiście przy końcu czasu. Na tej właśnie uczcie, która jest opisana w Apokalipsie na początku rozdziału 19. I w zasadzie można by rzec, że chyba cała msza święta polega na tym, że to wszystko przed nami się uobecnia. Cała ta historia, także w niej uczestniczymy rzeczywiście. To nie jest tylko film, który oglądamy jeszcze raz, żeby sobie coś przypomnieć, ale to są wydarzenia, które się dzieją rzeczywiście. Które się dla nas uobecniają. I teraz jeszcze wypowiedzi magisterium Kościoła na ten temat. Jan Paweł II w encyklice Mysterium Ecclesia de Eucharistia mówi o tym, że Eucharystia jest prawdziwym promieniem chwały niebieskiego Jeruzalem, które przenika cienie naszej historii i rzuca światło na drogi naszego życia. To jest przepiękne sformułowanie. A pozostałe pochodzą z adhortacji papieża Benedykta XVI Sacramentum Caritatis, gdzie mówi się właśnie o tym, że Eucharystia jest antycypacją ostatecznej uczty zapowiedzianej przez proroków. I wreszcie jest bardzo ważny fragment, który mówi o tym, celebracja Eucharystii zawiera w swoim nieskończonym bogactwie ciągłe odniesienie do historii zbawienia. Więc dokładnie tak jak Apokalipsa, dokładnie tak samo. W Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym jest nam rzeczywiście dane celebrowanie centralnego wydarzenia jednoczącego całą rzeczywistość. No i dalej jest jeszcze mowa o tym, że uczestnictwo w Eucharystii może naprawdę sprzyjać autentycznej zmianie mentalności w odczytywaniu historii i świata. I w ten sposób, że nasze całe chrześcijańskie życie karmione Eucharystią otwiera się na perspektywę nowego nieba i nowej ziemi. To jest niezwykle
ważkie sformułowanie. Po prostu bez Eucharystii, jak tak byśmy zatracali własną chrześcijańską tożsamość. No i niestety w tym 500 roku obchodzenia wydarzenia reformacji możemy sobie zadać pytanie, czy ci nasi bracia zreformowani jeszcze mają jakąkolwiek chrześcijańską tożsamość bez celebrowania Eucharystii. Gdzie nie ma widzenia, znieprawia się naród. Księga Przysłów 29:18. Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę.